Kochani, siedzę sobie w barze, samotnie, nie w parze. Popijam sobie grzane winko, przepyszne. Kochani, przepyszne, robią to takie grzane winko, że to człowiekowi jest trudno wstać już po trzecim winku. Siedzę sobie i trudno mi wstać, nie dlatego, że to już jest trzecie winko, tylko to jest pierwsze. Dlatego, że lewym uchem wyłapują rozmowę dwóch kobiet, z czego jedna, dwóch niewiast, z czego jedna jest zdenerwowana do granic wytrzymałości ludzkiej. I ta druga pyta się tej pierwszej, dajmy jej na imię Bożenka. Pyta się Bożenki: Bożenko, Bożenko, co się stało? Czemu jesteś taka zdenerwowana? Ona mówi: wyobraź sobie. 4 lata temu mój mąż wyszedł na 10 minut do baru i ja go o 4 rano spotkałam na korytarzu w hotelu go spotkałam, jak stał i palił papierosa z jakąś dzirą. No dobrze, ale czemu to ci dzisiaj zdenerwowało? Bo wyobraź sobie, ja dzisiaj rano wstałam i ja sobie to przypomniałam sobie, jak 4 lata temu. No mówi: dobrze, ale to się działo 4 lata temu, tak? Czy to się dzisiaj zdarzyło? No mówię ci wyraźnie, że dzisiaj się zdarzyło to, że sobie przypomniałam, jak 4 lata temu on wyszedł na 10 minut i ja go spotkałam po 4 godzinach z jakąś dzirą. Stał i palił papierosa z tą dzirą. Ale coś się stało, kochani. Bożenko, czy coś się stało? No mówi: no mówię ci, tłumaczę ci. I ta druga tak patrzy na Bożenkę i w pewnym momencie słychać jej wyraźny głos: ja cię bardzo dobrze rozumiem, bo ja też tak mam. I chciałbym wam powiedzieć, moi drodzy ukochani, że najbardziej w życiu nas denerwuje nie to, co się teraz zdarza. Najbardziej nas w życiu denerwuje to, co się zdarzyło 4 lata temu, a my teraz to sobie przypominamy. Do nas dopiero teraz, po 4 latach, dociera wymowa tego, że to już 4 lata temu on z jakąś dzirą stał na korytarzu i palił papierosa. Nie dzisiaj on nie stoi, bo on już od 3 lat nie pali. Już on za dzirami się nie ugania. On w ogóle, ona się z nim nawet rozwiodła 2 lata temu, ale dzisiaj najbardziej człowieka denerwuje to, co człowieka dzisiaj najbardziej denerwuje, to co zawsze, to co sobie pomyśli. I dlatego, drogie panie, proponuję wam, nie myślcie o tym, co was denerwuje. Pomyślcie o tym, że za 2 lata spotkacie księcia z bajki i on was porwie w swoje ramiona i na swoim białym rumaku ogromnym uniesie was w niebyt, w nirwanę, w coś przepięknego. Wyobraźcie to sobie w pełnej krasie, nie myśląc o niczym innym, tylko o księciu z bajki, i w ten sposób, korzystając z tej waszej cudownej właściwości, że może was zdenerwować, doprowadzić do szału coś, co było 4 lata temu, może was uszczęśliwić coś, co będzie za 4 lata. I nie jest to ważne, czy to się zdarzy, czy nie. Ważne, żebyście były szczęśliwe teraz, dzisiaj. Drogie panie, życzę wam, bądźcie szczęśliwe. I na tym rumaku, w tym pędzie i wszędzie, kochane, wszędzie.